No i teraz ktoś gotów sobie pomyśleć o mnie jako jakimś psychopacie. Wyszedł na chwilę przed dom, żeby pozbierać kilka opieniek. A tu nazbierał całe wiaderko podgrzybków. Niestety przez brak ograniczeń ja muszę zacząć od segregacji grzybów. Zamiast zbierać same opieńki, zbieram również podgrzybki i kurki. No i te wszystkie grzyby zostaną osobno zakiszone. Sprawdzimy jak się sprawdzą jako kiszonki. Opieńki co prawda już znam, natomiast nie znam smaku ani podgrzybków, tych ładnych z taką omszoną główką i żółto-czerwoną nóżką. I zakiszę również kurki, których trochę pozbierałem. Tym razem będę używał do kiszenia również cebuli i odrobiny cukru. Zauważyłem, że zarówno na rosyjskojęzycznych stronach, jak również w kilku przepisach, które znalazłem, dodawane są do kiszonek z grzybów również właśnie odrobina cukru i oprócz soli oczywiście odrobina cukru i cebula. Oczywiście po segregacji jeszcze wypadałoby te grzyby umyć, a później zblanszować, bo jak wiadomo grzybów surowych nie kisi się, w zasadzie nie powinno się chyba tak samo jeść, może oprócz kilku gatunków. Dobra, te mniejsze kapelusze pójdą w całości, znaczy zostaną umyte i zblanszowane w całości. Natomiast te większe pokroję na paski albo na ćwiartki, w zależności od tego, jakiej wielkości będą grzyby, po to, żeby mógł bezpośrednio dodać je później do zupy czy do sałatki. Podobna sytuacja będzie z podgrzybkami. Zapewne z tych większych też powybieram sobie część takich, które są twardsze i zostaną pokrojone w mniejsze paski i w ten sposób ukiszone. No a te mniejsze będą ukiszone w całości. Podobna sytuacja z kurkami. Te maluchy ukiszę w całości, natomiast te większe pokroję sobie na mniejsze cząstki. Zabieram się za mycie, zabieram się za blanszowanie. No i zakiszenie. Popięki zostaną, w związku z tym, że jest ich bardzo dużo, czy najwięcej z tych grzybów, zostaną ukiszone w kamionce, natomiast reszta grzybów ukiszę je w słoikach, tych 900 ml. No to lecimy. Wyparzony słoik. Na dno odrobina cebuli. Kurki. Jak widać, zbyt wiele ich nie zostało, a wydawało się, że jest ich tak dużo. Przesypuję niejodowaną solą. Kiedyś kupiłem sobie ją specjalnie do robienia przetworów. Odrobina cukru. Cyk. A jeszcze mam swój liść laurowy. To go też wrzucę. Kupiłem 2 lata temu. No i co roku mam własne liście. A w związku z tym, że one są dużo bardziej aromatyczne, to trzeba dodawać go z umiarem. To znaczy mniej niż zazwyczaj daje się suszonego. Cyk. Cebula. Opieńki, ach nie, przepraszam, to nie opieńki, tylko kurki.
skórki. A to już wsypię sobie na dwie warstwy. Tylko cyk. Sól. Odrobina cukru. Taki malusieńki, piękny listek laurowy. I znowu na górę cebulę. No to lecimy teraz z opieńkami. Potrzebny jest jeszcze, tak jak mówiłem, kamionkowy garczek. Ja dezynfekuję go alkoholem 70%. Niczemu to nie szkodzi, znaczy nie szkodzi to fermentacji. Szybko odparowuje. No i jest zawsze w środku czysty i pozbawiony tego, czego nie chcemy. Tak samo jak w przypadku słoika, zaczynam od cebuli. Jak widać, opieńki po zblanszowaniu dosyć intensywnie zmniejszyły swoją objętość. Dlatego najprawdopodobniej będzie jeszcze brakowało do wypełnienia tego naczynia z kamionki. Ale na pewno zdążą się ukisić, a ja jej tak później przekładam do butelek i zalewam olejem. Oczywiście opieńki zostały przed blanszowaniem pokrojone, podzielone. Listek laurowy, albo nawet dwa. Tutaj już tej soli będzie musiało iść więcej, bo i większa powierzchnia jest. No i jednorazowo włożyłem więcej grzybów. Sól, cukier. Ja używam tutaj zwykłej żółtej cebuli. Mam co prawda białą, ale ona jest sporo delikatniejsza i myślę, że zginęłaby tutaj, czyli nie wniosłaby nic w tej kiszonce. Przyniosę po prostu więcej grzybów. Odrobina cukru. Listek laurowy i znowu warstwa cebuli. No i tak do końca, aż to naczynie zostanie wypełnione. Później należy docisnąć grzyby razem z cebulą, żeby w czasie fermentacji nie wypływały ponad ten sok, który zostanie przez sól wyciągnięty z grzybów. Po prostu grzyby nam zapleśnieją, czy w tym przypadku także cebula, która jest na wierzchu. Także po uzupełnieniu kamionki przykryję ją wyparzonym talerzykiem, obciążę słoikiem i zamknę po to, żeby nie dostawało się do tego powietrze. A na samym końcu grzyby wyglądają tak. To są grzyby z ubiegłego roku. Jak widać, są tutaj takie kawałeczki takiego śluzu, o którym mówiłem w tym starym filmie. No a na samej górze ten śluz jest lekko pomieszany z olejem. Olej nie pozwala wniknąć powietrzu do środka, nie jest to pasteryzowane. No i później po ukiszeniu te grzyby już nie pracują, nie wydziela się dwutlenek węgla, więc... O, tu jeszcze nawet jest kurka. No proszę, czyli w ubiegłym roku też tak miałem, że zbierałem i kurki, i opieńki. Także wy teraz ubieracie kalosze, gnacie po grzyby, a ja kończę to i zapraszam albo na bloga, albo na Facebooka Domu Pachnącego Żywicą. Najprawdopodobniej pojawią się tam foty tych ukiszonych opieniek, ukiszonych kurek, no i ukiszonych, tutaj prawdopodobnie jednak wszystkie te podgrzybki zrobię, czyli ukiszonych również podgrzybków podzielę się z wami moimi odczuciami, czy podgrzybki rzeczywiście warto kisić. To są te akurat jesienne, późnojesienne są, to są twarde grzyby. Mam nadzieję, że będą smaczne. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.